Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszej farmie w kolejnym odcinku. Chciałem powiedzieć w kolejnym dniu, ale to by była nieprawda, ponieważ jest to ten sam dzień. Natomiast oddałem pieniądze. 76 220 chyba tak było, z tego co pamiętam. Coś mi tutaj kurde tnie. Niedobrze. W każdym razie, kochani, kończymy ten dzień, bo dzisiaj będzie kurde. Znaczy, kończymy ten dzień. Idziemy dalej w dzień, natomiast musimy pojechać właśnie do sklepu po tę przyczepkę na header do tego naszego kombajnu, który tam jest w garażu już. No i będziemy zaczynać to łączenie tych pól, oranie tego wszystkiego i no i mam nadzieję, że jakoś to pójdzie sensownie. No i właśnie wieczorem pojedziemy, mam nadzieję, do Evergreen Farm, gdzie to mam nadzieję, że uwolnimy Amber. No nie chcę tego, jak mówiłem, robić w biały dzień, bo nie wiem, czy to Amber jest tak naprawdę. Natomiast biorę mojego Forda, on dawno kurde nie był używany, a mu się przyda trochę ruchu. No bez przesady z tym licznikiem tu. 50 parę mil na godzinę to troszkę dużo, zwłaszcza że jak wiemy, policjanci lubią sobie stać po tamtej stronie. Także mam nadzieję, że nic tu złego się nie wydarzy po drodze. No 55 mil na godzinę to jest kurde stuwa ponad. Się zatrzymamy. Dobra. Tę podróż już mieliśmy parę razy za nami, więc sobie tutaj zmniejszę na tempomacie 50. Mimo tego jest tak, jest 51. Dobra, widzimy się w sklepie. Ok, dojeżdżam. Tu jest, dobra. Dobra, tylko się dowiem, czy to faktycznie ten header, czy header, przyczepka do headera, a w sumie podjadę na parking. Dobra. No, dobra sprawa. To Fordzisko. To jest ten zakupiony. Został odłożony tam na boczek, także. Także można go brać. Patrzę w lusterko sobie. A, za daleko pojechałem. No niestety go nie widzę, kurde, w tym. Moment. No właśnie. Okej. On głośno chodzi strasznie, nie? Dobra. Wiecie co? Moment. Ja tam pojadę. Jestem innym już, że tak powiem, pojazdem. Więc może nie będzie to takie. Podejrzane. Czy wiecie, nie będę się tam zapuszczał w głąb. Ale tak, żeby zobaczyć, czy gościu tam faktycznie coś nadal stoi, czy pojechał, czy co. No nie ma go. Dobra, trudno.
policji raczej na tych dróżkach polnych być nie powinno, więc pozwolę sobie depnąć delikatnie. Tu jest jakaś droga przez pole, ale to nas nie interesuje. No kurde, popiernicza ten Fordzisko. Dobra, chyba tutaj. Jak wyjedziemy, będziemy ok. Chyba naprzeciwko stacji to będzie. Tak już mniej więcej coś kojarzę. Te dróżki tu. Dobra, tutaj już jak widać pola wapnowane. No właśnie, my też będziemy wapnować. Tak, to tam był kurczę gościu, który od którego pan Ajan wypożyczał tego ten kombajn do ziemniaków Grime. Jesteśmy. No i nie tą stroną. Dobra. To podjedźmy sobie. Właściwie to. Tak. Obróćmy się tutaj. Spoko, dobra. No, ideolo. Znaczy no, prawie że ideolo. No i ładnie. Dobra, teraz się kombajn może schować, tylko kurde. A muszę jednak tego John Deere'a przestawić, kurde. Ja go przestawię jakoś tu. Tylko mega ostrożnie. Dobra. Powinno być ok. No myślałem, że kurde, powiem szczerze, myślałem, że więcej miejsca będzie tutaj. Ale niestety, dobra, jak tam w lusterkach wyglądamy? Powinno być ok. Dobra, jak tam miejscówka? Czemu? Czemu mi się to kurde otwiera? Dobra. No i tu jest miejsce na ewentualny ten header. Czy ja się zmieszczę jakoś tędy? Tu? Tak o. Dobra. No wiadomo, że na pole będę musiał wjechać. Bo inaczej tego nie wymyślę. I kurde, ostrożnie teraz. Dobra, coś tam widać. Delikatnie, ale... Dobra, jest okej. No ale warczy, kurde, nie? I tyle. Myślałem, że się jeszcze, że jeszcze ta ładowarka kołowa się zmieści, ale niestety nie.
więc... Znaczy, jakby tam... popieścić, to by się zmieściło, nie? Ale... ale... dobra, koniec bzdur. Bo muszę teraz McCormicka odpalić. Zostawimy tę przyczepkę tu gdzieś. Odłączymy wąż. Dobra. No John Deere na pewno bym sobie, kurde, nie chciał kultywować. Tudzież głęboszować. Belek, bo to oczywiście jest hydrauliczne. Dobra, plan jest taki, ogólnie, tego co się dowiedziałem, że, jak mówię, tu ma być łąka, ale to będziemy zasiewać ją dopiero na wiosnę. To będzie też zaorane. Tylko pytanie, czy to będziemy łączyć, czy nie, właśnie nie pamiętam, kurde. Bo to będzie na pewno łąka z tamtą dalszą, bo ten teren aż tam do drogi to jest pana Ajana. Także... także na razie ja może to zaoram tutaj. Z tego miejsca. I... no, ładnie idzie. Zaram z tego miejsca i potem najwyżej. No nie powinienem tak jechać, ale dobra. Znaczy w jednym kierunku, a nie naokoło. No właśnie. Bo ten przejazd tu jest fajny, także nie wiem, czy tu nie będą dwie łąki. Może coś innego tutaj będzie. Ale na pewno nie... nie jakiś taki, nie jakaś taka duża uprawa. No, to będzie szybciutka robota. Oczywiście tutaj za chwilkę podjadę jeszcze. Ale przynajmniej działa trochę już paliwa, delikatnie, znaczy brakuje, no trochę zużyliśmy, o tak, w ten sposób. Wio. Okej. Tu chyba też troszeczkę by trzeba. Jak jest zaorane, jest zgłęboszowane, to się chwasty nie pojawiają, więc... jak najbardziej warto. No, wyrównamy to, bo... tak być nie może. Nie wiem, czy tutaj będziemy orać trochę dalej to pole, czy nie. W sensie, stworzymy pole dalej. Czy tylko to, co widać. Nie mam pojęcia. No, koniki są. Teraz kurde rano zawsze sprawdzam. Czy są? No, pan Jan miał robić ten monitoring CCTV, ale... ale na razie trochę wydatków było. Więc na razie nie.
Dobra, pojedźmy tu, na wprost. Się wyrówna trochę. Mniej więcej. No, to fajne poletko, małe, ale... No za małe, tutaj powinny być, kurczę, wiecie, dwie, trzy uprawy, wydaje mi się, i na nie położony nacisk. Pan Ian w ogóle mówił, że coś myśli o zwierzętach, ale nie wiem jakich dokładnie. Ma te konie, ale mówił, że jeszcze coś by się przydało, coś takiego łatwego w utrzymaniu. Oczywiście się zapytał się, czym bym się zajął, nie? Tymi zwierzętami. No bo to jest, wiecie, dużo więcej roboty wtedy, nie? Tak naprawdę codziennej, bo tak to tutaj jestem, że tak powiem, tu sobie oram, tu sobie sieję i tak dalej, ale no w czasie odsiania tak naprawdę do zbioru to są może dwie roboty, czy coś takiego, w sensie, wiecie, oprysk tego, tych wszystkich roślin, ale a tak to, kurde, musiałbym codziennie przy zwierzątkach działać. Więc no, może to się z podwyżką jakąś wiązać, no w każdym razie będę naciskał na to, jeżeli pan Ayan się zdecyduje na zwierzęta. No, ciekawe co zrobi, jak odmówi, nie? Ale, dobra. To pole mamy, no i teraz. Bo tamto też miała być łąka, to tu. Ona wprost, tutaj była bawełna. To zostało tylko zmulczowane wtedy, jak pamiętacie, przeze mnie. No chyba, żeby to, kurde, jakoś zwiększyć. Bo nie chcę za blisko, kurczę, tego. Jeżeli coś tu miał być siane, gdzieś tu. No trawa, nie? Ogólnie, ale... Ale mega, kurde, że tutaj mocy jest sporo. I naprawdę ta praca szybko, kurde, przebiega. Bardzo się cieszę. No i pytanie, kurde, co z tymi polami? No bo tutaj wiem, że będziemy łączyć te trzy i to będzie jedno pole. Tam, gdzie jest... tam, gdzie była pszenica plus tam, gdzie kukurydza, to będzie kolejne. No i to jeszcze wapnowanie, kurde, do tego dojdzie. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę, kurde, to jest całkiem spore narzędzie. Ten głębosz, więc idzie to w miarę szybko. No tutaj GPS-a niestety nie ma, kurczę, w tym makormiku. A szkoda. Bo by się przydał. Właśnie koło, kurde, tych... tutaj słupów, nie? Muszę uważać na nie. O, to telefoniczno-elektroniczne. Elektryczne. Kupy, kabelki różnorakie, ale jeżeli to, no zasiejemy trawą, bo tu będzie trawa na bank, to potem będzie po prostu można to omijać zwyczajnie, nie? Tak to szkoda pola, jak wcześniej była bawełna, szkoda było tego nie zebrać. No oczywiście tego nie zabraliśmy, bo pana Jan kasy pieniędzy, kasy nie miał na maszynę do zbioru bawełny, zresztą ile by tej bawełny było, nie? Prawda, ja się na bawełnie nie znam, ale wydaje mi się, że na takim malutkim polu
to biznes nie byłby opłacalny. Nie wiem, jakoś tak ominimy to. Tak ostrożnie, ostrożnie. Coś takiego. Dobra, raz się przejedźmy w tym kierunku. Będę miał z głowy. No bo to jest odpowiednia teraz odległość, nie? Od tych słupów. Tego pola. Znaczy samą orką tych pól to ja się zajmę w międzyczasie, bo to jest po prostu jeżdżenie w tej nazad. Natomiast samo tworzenie, czy łączenie tych pól to pokażemy. No i faktycznie... faktycznie, kurde, mam nadzieję, że będę miał siłę pojechać tam dzisiaj. Ale no, jakąś kawkę wypiję albo coś. Bo to jest ważna kwestia, kurczę. Już sporo... Dzisiaj się narobiłem, między innymi te buraki sprzedaliśmy, że narobiłem, wiecie, to jest kwestia nudności tych zadań, nie? No wiadomo, że nie przerzucam tego łopatą, kurczę, tylko wajchami po prostu poruszam w różnych maszynach, gdzieś kierownicą. Także to pole sobie jeszcze zrobimy. Bez timelapsa. To już malutko zostało. No. Na pewno w kosiarki będzie musiał pan Jan zainwestować. Jeżeli będzie chciał tu faktycznie coś robić z tego. Przetrząsarkę, zgrabiarkę. Tu włączę, kurde, te światła ostrzegawcze, bo tu ludzie chodzą, nie patrzą się w ogóle. Jedzie jakiś sprzęt z wielkimi, kurczę, no, kolcami, jakby nie było, na tyłach. Niebezpieczna sprawa. Gdzie ten kościół idzie, kurde, w ogóle? Się, kurde, zagapiłem. No i zawraca. Co za typy w ogóle, nie? Czegoś zapomniał pewnie. No i ostatni skraweniek. I elegancko. Dobra. Oczywiście to trzeba będzie powapnować potem, ale to na spokojnie. I teraz pytanie moje brzmi, czy ten, kurczę, tutaj niesamowity. A jeszcze tutaj zróbmy. Tak delikatnie. I czy ten niesamowity głębosz. Czy on sobie poradzi, kurde, z tym tu? No, tu jest żwir, tam są pewnie jakieś kamyczki pod spodem albo coś. No, wiecie co, zróbmy najpierw tak, bo to sobie będę orał samodzielnie. Chodzi mi teraz o samo ustawienie się, więc wydaje mi się, że w ten sposób, chociaż
Tam były te ziemniaki, nie? Może bliżej tu. Znaczy, patrzę, jak tę linię zrobić ewentualną. Mniej więcej. Chyba jakoś tak, nie? I tu. To będzie za blisko, kurde, już. Gdzieś tu. Potem to będzie, będę jakoś działał z tym. No i tu uwaga. Czy ja to szarpnę, czy nie? O kurde. No. No dobra, ale to jest problem troszeczkę. To już łatwiej idzie. No. I to będzie jakoś tak wyglądało. Dobra. No i tu wiadomo. Wejdziemy sobie do końca. Oczywiście tę drogę, która tutaj jest, ją zostawimy, bo ona jest osobna, jakby. No, no i to pole będzie takie, jak jest. Dobra, to tu mniej więcej wiemy. Także potem po prostu będę jeździł, tak? No bo tu jest linia prosta, także tutaj problemów nie będzie chyba. Już linia prosta, ale tam pole, tamto dalsze jest troszeczkę bardziej wysunięte w prawo. O, tutaj będzie to z góry widać dobrze, nie? Chociaż... Ja wiem. Nie, chyba nie. No i to... To była pszenica. A tu była kukurydza i to też będzie łączone razem. Ja sobie tutaj przejadę przez te chwasty. To w ogóle musi być zmulczowane. No. Natomiast... To pole, właśnie to z burakami, też będzie osobno, także to będą takie, no może nierówne, ale... Ale w sumie raz, dwa, trzy, cztery... Cztery pola uprawne i tam będzie łąka i tam, gdzie przed chwilą byliśmy, też będzie łąka. No. No, także trochę roboty tutaj będzie. No tu jak się raz zrobi, już pojedzie. To już nie powinno być problemów. Specjalnych. Może będziemy mieć jakby obrys. Na pewno sorgo będzie. Albo owies. Ze względu właśnie na... No i tutaj kurde. Ze względu właśnie na konie. No wiadomo, łąka będzie na sianko. No i ten skrawek zostawimy tutaj. Ja go nie będę chciał poszerzać tutaj. Niech to będzie właśnie... Tak jak jest. Znaczy, no pan Jan może zdecydować inaczej, nie? Żeby tu jednak poszerzyć to pole, ale wydaje mi się, że troszeczkę jednak... żeby tu zostawić, nie? To było zmulczowane, teraz będzie zgłęboszowane, potem będziemy to sobie na spokojnie
wapnować. No i jakoś... Że teraz to słabo wygląda, nie? Ale za chwilkę zobaczycie, że będzie miało to sens. Dobra. To ja lecę z koksem, tak zwanym. No, tu będzie problem. Zawsze. No ale. I tak to, kochani, właśnie wygląda. Powiem, że całkiem nieźle. No faktycznie trochę mocy więcej musiałem, że musiał Makormik użyć przy tych, no, wydeptanych, jakby nie było, utwardzonych, na tym utwardzonym żwirze. Ale ogólnie spoko. Także tutaj droga biegła i ogólnie powiem szczerze, że nie ma kameczków specjalnie. I dobrze, bo tutaj było robione więcej ostatnio. Wydaje mi się, że już... Ktoś te kamyki zebrał, natomiast no, oczywiście tej drogi nie będziemy ruszać. No i tu będzie... właśnie zastanawiam się, czy nie przejechać po prostu wzdłuż tutaj drogą na raz i po prostu potem jeździć sobie. Byłoby to sensowniejsze. No. Ciągle mi dolara wcina. Nie wiem gdzie. Po prostu... Dobra. Kochani, zatem myślę, że już tego nie będę timelapsował specjalnie. Tylko się przejadę z wami ewentualnie jeszcze tutaj, w sensie na wizji, żeby tę drogę ewentualnie dziabnąć. Tylko pytanie, czy on kurde da radę, nie? No powinien. No i to też jest kurde krzywe, zobaczcie. Nie? Bo to ma być właśnie łączone tym tu. No. Powoli. Powoli jedziemy. Ale... Właśnie, czasami kurde. Jest lżej, czasami mocniej. Bo jak to sobie przejedziemy, no to już kurde tych... Tych głęboszowań już widzieliśmy, nie? No, tak to kurde. Jedna mila na godzinę, tylko no właśnie, to się bardziej opłaca chyba. Mimo wszystko tą jedną milę przejechać tutaj. Ale sam kurde ciągnik widzę, na dole jest 10,6 tony. No, także to jest kwestia tak naprawdę mocy silnika oraz przyczepności kół, nie? No.
Spoko, kurde. 14:30 się czuję, jakby była 18 mniej więcej, no ale wiadomo, grudzień jest. To się zaraz, kurde, światło słońca skończy. Mam nadzieję, że połączę chociaż to pole dzisiaj. No, tu jest trochę mniej wyjechane, bo już dwójkę. Już dwa razy szybciej jedziemy, nie? Jakby nie było. Dobrze, trochę tamtej strony. Znaczy wiecie, jak tutaj kawałek i tak już naruszę tę ziemię, to nawet potem jest i tak łatwiej, nie? Nawet gdyby ten kawałek, kawałek tej drogi został po stronie pola, pola z kukurydzą. Tak to wygląda z góry. No i myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to sobie połączyć faktycznie. No i myślę, że gdzieś tu, nie? No. Także to pole i to pole troszkę będzie... Tu jest trochę nachylenie. Wydaje mi się, że łatwiej będzie po prostu jechać w ten sposób. Dobra, to już widzieliście parę razy, to głęboszowanie, więc nie będę tego pokazywał, po prostu pokażę efekt końcowy. Także widzimy się za chwileczkę. Okej, kurde. Żmudna to robota, ale się udało. Także jak widać, duże pole, tam będzie takie mniejsze pole, jak widać. To co połączyliśmy, te trzy, no i to jest spore, aż tam. No i to będzie jeszcze jedno, tutaj też oczywiście muszę zgłęboszować, z tego względu właśnie, że tu były rośliny okopowe, dokładnie buraki, jak pamiętacie. Także to też będę musiał, tylko przejdźmy się dalej, może jakoś to się, kurde, powiększy. No, muszę powiedzieć, że tutaj, kurde, musiałem wymienić jedno ostrze w międzyczasie, bo się złamało. Ale było, całe szczęście, gdzieś tam w domu. Więc git, no właśnie, kwestia jest tego, że tu jest niestety, tak czy inaczej, taki zakręt. Więc tak naprawdę tutaj, no mógłbym ewentualnie to skwadratować, co by tak naprawdę nie było też głupie, nie? Tak tu i tu. Ja wiem, że tutaj jest, kurde, spadek i blisko drogi, to może, kurde, nie. Dobra, to niech to sobie będzie jak jest. Może ewentualnie... Dobra, moment, bo tak jadę tyłem. A to bez sensu. Właśnie tą drogą nigdy nie jechaliśmy. Ja w sumie przyjechałem stamtąd, nie? Bardziej. No, te samochodziki też jeżdżą. Więc tu gdzieś... Patrzę, czy tu, czy może jednak pod kątem takim delikatnym. Bo jakoś tak. No troszkę powiększymy to pole. Wydaje mi się. Do tego spadku. Czyli mniej więcej tutaj. No. No stąd tej trawy trochę zabiorę, bo tutaj też jest jej dużo i tutaj też kolejny spadek jest, ale mniejszy, więc wydaje mi się, że o takie 6 metrów, jak to powiększymy, to będzie ok. No i tu już się zaczniemy powoli w głąb pola wracać, tak mniej więcej z tym. Nie powinno być ok. No, dobra. No, git. No dobra, to kolejne pole. Tylko właśnie, kurde, jak to jest? Wydaje mi się, że w ten sposób będzie lepiej. Dobra, to ja, kurde, lecę dalej. I pokażę potem wam raport z tego wszystkiego. Okej, kochani, udało się.
Także całe to pole jest tu zgłęboszowane, to już tutaj odkamienione, ale no, też trzeba będzie tutaj wapno. Tylko patrzę, że kurczę, już długi ten odcinek jest, więc wydaje mi się, że po prostu powapnujemy sobie to kiedy indziej, natomiast poczekamy do nocy i spróbujemy Amber, znaczy Amber, mam nadzieję, że to Amber, odzyskać. Jeżeli nie, no to wrócimy z niczym, ale mam nadzieję, że jednak to się uda. No, ta droga tutaj dobrze, że jest w sumie. Tutaj. Także schowajmy tego McCormicka, on się na razie nie przyda. Tylko pytanie, gdzie ja go schowam, kurde, chyba tu. Chyba tu jest trochę miejsca, no właśnie. Na razie go z tym głęboszem chowam. I już. Dobra. To do domu. Coś sobie zjem. Bo trochę tej pracy, kurde, jednak było. No to zrobiliśmy tu, tamto. To połączyliśmy całe. Tutaj połączyliśmy te dwa. Jeszcze tamto. Także wszystko już teraz ładnie wygląda na czarno. Czarnoziem. No, także kurde, no tego maka. No ten mak będzie tutaj stał. Także on tutaj. No, nie ma dla niego miejsca gdzie indziej. No i później, kurde, pojedziemy. Właściwie to. Tak sobie myślę, żeby przestawić. Moment, bo się kurde. Zaraz wpierniczę. Właśnie, żeby przestawić się tu bardziej. Bo tam będzie dosyć często. Przejazd zablokowany, więc. Dobra. Okej. O, tą młychę jeszcze mógłbym obniżyć, ale na razie niech będzie. Dobra, idę i widzimy się, kochani, wieczorem. Okej, kochani, jestem gotowy. Także założyłem czapeczkę oraz okulary przeciwsłoneczne. Ja może pokażę, jak to wygląda. Okay. Także tak wyglądam teraz. Myślę, że inkognito dość. Może nie będę widział specjalnie po nocy w okularach, ale... Ale cóż, dobra, latarka jest. Telefon jest, dobra, w razie policji. Ja tutaj odświetlę, żebym widział, gdzie jadę, co robię. Dobra, także na spokojnie. No, gdybym miał od Josha pożyczyć tego, to bym był widoczny z daleka. Dobra. Tajnym skrótem, o którym nikt nie wie. No i jedziemy, kurde. Mam nadzieję, że to Amber jest. No, księżyc już dość wysoko. Chociaż mimo tego, że jest 18, ale to wiadomo. W zimie to tak jest, że szybciej przychodzi. Ciemność. Okej, pojedziemy sobie jednak tędy. Bo tam, kurde, jest za dużo osób, kurde, się kręci. Wolałbym, żeby mnie faktycznie nikt nie widział. Znaczy, mniej osób wie, że tam się kręcę, albo ktokolwiek się kręci, tym lepiej. Chociaż to też pomaga trochę potencjalnemu złodziejowi. Niemniej jednak. Dobra, to było tu. Tu jeziorko jakieś, czy stawik. Dobra. Fabryki mamy po lewej, czyli... Czyli po prawej stronie. Tam dalej. To w sumie ostatni skręt jest, nie? Przed tym. No. Tam.
I teraz podejdziemy troszeczkę. Strasznie mam głośny silnik niestety, więc. Zatrzymam się tu. Dobra. I teraz. Mam nadzieję, że mnie kurde nie widać. Dobra, samochodu. Znaczy może się trochę odbijać kurde w szybie, ale. Tak to rejestracji nikt chyba raczej nie pozna. Dobra. Dobra, jeszcze kurde na kuckach nie muszę iść. Co jakiś czas sobie będę świecił, żebym widział. Tak to kurde nic nie widzę. No a kurde latarkę będzie widać z daleka. Dobra, przedbiegnijmy się od drzewa. Od drzewa. Dobra. Dlaczego się tutaj spodziewać tak naprawdę? Czy to jakiś gość, nie wiem, ze strzelbą wyskoczy, czy nie wiem, psa ma? No to powinno być opuszczone, kurde, ale... Mam nadzieję, że mnie nie widać. No latarkę mam dosyć w dół. Więc... Więc spoko chyba. Dobra. Jest Evergreen Farm. Od 1895. Dobra. Tu wyłączmy, bo coś widać jeszcze. Tu jest pole. Szkoda, że kurde, to jest zima. Gdyby tutaj było pole kukurydzy albo czegoś, no to mógłbym się schować łatwo. Dobra. Coś tam jest. Moment. Maszowóz. No to miało być opuszczone, kurde. Pytanie, czy faktycznie... Nie, no to kurde wygląda na nowe. Używane, ale nowe. Dobra. Tu za drzewo. Tam jakiś traktor jest. Moment. Dobra. Kucnijmy. Dla konia. Jestem ten. Siano. Jest ten Ford, który był wcześniej. Dobra. O gościu, ktoś tam jest w domku. Dobra, to jest puste. Kurde, no ale żadnej zagrody tutaj nie ma. Nie ma nic, kurde, dla koni. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. Na drobinkę. Nie, tu jest zamknięte. Tędy nie przejdę. No tu nie. Przez światełko pali. Nie wiem, czy ktoś jest. Nie słyszę. Dobra. Gdybym miał kurde konia, to gdzie bym go schował? No w tym. Krzakulce, kurde. Tędy nie przejdę, krzakulce. Słyszeliście? Rzenie konia. Amber? Amber, to ty? Dwa konie. Moment. Który Amber? Ten chyba nie? Tak, jest. Amber. Tak jest. Amberuśku. O kurde, dobra. Wiecie co? Ja uciekam. Nie, nie, cichutko. Cichutko. Amber, tak jak się uczył, uczyłem. Uciekamy. Uciekamy? Troszeczkę. Nie. Nie, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Wszystko jest w porządku. To ja. Dobra, wiecie co? Dobra, stój tu. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie no, to jest Amber na bank. To jest Amber. Dobra, koniec. Dzwonię po policję.
przyjechali, dobra. Ja wsiądę na Amber. Podjedziemy tu. Mi tu kurde gościu nie uciekł. Panie Włazo, panie Włazo!